Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. ...60% skuteczności. To chyba był pański dzień. Ja cieszę się, że mogłem dzisiaj pomóc drużynie, że gdzieś tam moja skuteczność w ataku przełożyła się na punkty i mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa. Oczywiście każdy z nas w danym meczu gdzieś tam tak jakby lideruje i ciągnie ten zespół za sobą do przodu. Dzisiaj akurat byłem to ja, ale zawsze jesteśmy drużyną niezależnie od tego, czy przegrywamy, czy wygrywamy. Zawsze jest nas grupa ludzi, która dąży do jednego celu. Pomógł pan drużynie, której w tym meczu z Włochami nie szło chyba najlepiej. Z czym mieliście głównie problemy? Na początku chyba ze wszystkim. We wszystkich elementach każdy z nas popełniał głupie błędy, niewymuszone, które nie powinniśmy popełniać. Każdy z nas gdzieś tam się zreflektował, trochę przemyślał to, co robić. Zaczęliśmy wracać do tej lepszej dyspozycji. Drugi set już zupełnie inaczej wyglądał. Gdzieś tam nasze takie przełamanie wewnętrzne zaowocowało wygraniem seta. No i gdzieś tam na tej fali zwycięstwa chcieliśmy pokazać, że już wróciliśmy do tej dobrej dyspozycji. Chcieliśmy kontrolować tą grę. No, trzeci set się w miarę udał, ale czwarty był bardzo zacięty. Fizycznie wyglądacie dobrze, może to pewne problemy takie psychiczne, bo... Nie, po prostu kwestia czasami jest z dobrej postawy przeciwnika, który wykorzystuje nasze gdzieś tam mankamenty, nasze te słabsze strony. No, na tym polega taktyka i dobre przygotowanie taktyczne. Gdzieś tam znajdują te takie przysłowiowe pięty Achillesa i bezwzględnie to wykorzystują. Tak samo my próbujemy to robić w stosunku do naszego przeciwnika, tak samo oni w stosunku do nas. Jak zamierzacie spędzić wolny dzień przed arcyważnymi spotkaniami, no w zasadzie o życie z Iranem i Francją? O życie. Bo to już każdy mecz o życie będzie. Każdy o życie. Co tu dużo mówić? No na pewno jutro będziemy chcieli odpocząć. Jest to krótki okres, w którym zagraliśmy dosyć dużo meczy i każdemu z nas się przyda chwila odpoczynku, żeby się zregenerować. Na ile to się uda, to zobaczymy w sobotę. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.